Zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Gala nasza nie ma tytułu, ale ma jasno określony cel. Już za kilkadziesiąt minut poznamy laureatów konkursu Europejski Poeta Wolności. Do tego celu będziemy zmierzać. Przypomnę jednak, że ten konkurs organizowany jest przez miasto Gdańsk i w imieniu miasta witam Państwa serdecznie. Witam także w imieniu prezydenta miasta, pana Pawła Adamowicza i Instytutu Kultury Miejskiej. A tak naprawdę przywitał Państwa chór Opery Bałtyckiej w Gdańsku pod dyrekcją Anny Michalak. Witamy tych, którzy są z nami w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Witamy tych, którzy oglądają nas w TVP Gdańsk i witamy także widzów TVP Kultura. I tak naprawdę w tym momencie koniec z przywitaniami, chociaż nie. Zostali nam przecież bohaterowie wieczoru. Bohaterami wieczoru są poeci nominowani do nagrody, a także tłumacze. Bo to, co jest sednem, to, co mi się niezmiernie w tej nagrodzie podoba, to fakt, że oryginał jest bardzo ważny, ale to, że możemy go poznać dzięki pracy fantastycznych tłumaczy, jest równie ważne. Pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę i będziemy mogli na nich popatrzeć i będziemy mogli ich wspólnie przywitać, bohaterów tego wieczoru, poetów. Kolejność alfabetyczna dotycząca państw, z których pochodzą. Zaczniemy od Austrii. Zapraszam serdecznie pan Erwin Einzinger. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła nie mogą być z nami obecni, ale cały czas trzymają rękę na pulsie i nasłuchują. To oczywiście tłumacze. Z Belgii pan Guy Goffet. Poproszę o oklaski także dla pani Anny Wasilewskiej, tłumaczki. Pożegnanie krawędzi to jest nominowany tom poetycki. To wszystko oczywiście widać, ale ja będę też o tym przypominać dla tych, którzy lubią słuchać. Chorwacja, Dorota Jagić. A także z wielką radością witamy panią Małgorzatę Wierzbicką. Kanapa na rynku to tytuł nominowanego tomu. Witamy serdecznie panie, prosimy o zajęcie miejsc. Estonia, Jan Kapliński. A także tłumacz Arne Puk. Po drugiej stronie jeziora to tytuł nominowanego tomiku. Grecja, Pandelis Boukalas. Poproszę o oklaski. Nie ma z nami pana Pandelisa, ale reprezentuje go pan Michał Bzinkowski, tłumacz. Nominowany tom nosi tytuł Czasowniki. Kazachstan i pan Toktaraj Tanżaryk. I pan Henryk Jankowski. Stronice nocy to tytuł nominowanego tomiku. Szwajcaria, Irena Baumann. Oczywiście w oryginale Irene, ale już tak po polsku to powiedziałam. I pan Ryszard Wojnakowski, witamy. Gdy dojeżdżający są jeszcze w drodze do domu. I to jest ten moment, w którym naprawdę krótko przypomnę, że celem konkursu Europejski Poeta Wolności jest zwracanie uwagi, promocja tych wypowiedzi poetyckich, które właśnie wolność biorą sobie za temat i oczywiście czynią to zachowując najwyższy poziom artystyczny. Reżyser Marcin Liber wziął sobie ten cel do serca. Wziął sobie ten cel do serca
świetnie czuje i lubi słowa. Wierzy w słowach, może kryć się wielka moc i postanowił to dziś wieczorem udowodnić. Wybrał po jednym wierszu każdego nominowanego poety. Poprosił o pomoc Magdalenę Cielecką, chór Opery Bałtyckiej, a także poprosił o fantastyczną muzykę Aleksandrę Grykę. Zapraszam. W odróżnieniu od rybaka Piotra, kasjer Judasz marudził od samego rana, bo taki jest. Ma brudne nogi, uśmiecha się, a kiedy zabrzęczą w nim monety strachu, raczej wszystko kupuje i sprzedaje. Nie jest czysty i poważny. Kiedy zjadł ostatni kawałek chleba, wetknął sakiewkę za pas i raz jeszcze poszedł na jałowe zakupy. Uczeń pierwszego nauczyciela zdrady i winy, z woreczkiem drobnych, biegnąc w kierunku świątyni, po drodze łyka wyrzucone opakowania wszystkich tanich rzeczy tego świata. Każde kill, Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. War. War. Reklamówki. Reklamówki, reklamówki. Miny. Obozy. Obozy. Partie. Partie. Oprocentowania. Supermarkety. Wracając, potyka się o zakrwawionego przechodnia, niosącego ciężki kawał drewna na plecach. Gdy wstał z kurzu, kupił mocny sznur i drewno po dogodnej cenie. A z sakiewki rozsypały się po świecie nasze drachmy, kuny, euro i szekle, służące do kupowania miłości. Zanim nadejdzie śmierć, napisać jeszcze misterny wiersz. I żeby tam była trawa całkiem naga, kawałek błękitu nieba i jeszcze kwiaty i ptaki, żeby ruch był. Niech nic nie płacze i żaden tam szary deszcz, lecz niechaj zwinne kobiety wprawią nogi w taneczny krok, wyćwiczą czerwone usta na krągłych słówkach, które stopnieją. Bo wszystko się zatrze, życie wycieknie, jeśli nic w wierszu nie zapewni trwania. Jak drobny wietrzyk pełen sekretów, który nie piśnie ni słówka, lecz zadowoli go ciąg bezgłośnych wydechów.
Duch rozgościł się jak u siebie w butelce, choć jego potrzeba wolności mieściła się w pewnych granicach. Wiedział wszak, że pewnego dnia ktoś uderzy jego wizerunkiem o krawędź zlewu, potknie się, idąc na piętach, albo jakiś młynarczyk wypowie przypadkiem magiczne słowo, a wtedy on natychmiast wyskoczy, ukłoni się zaskoczonemu, który nie będzie w stanie wykrztusić rozsądnego życzenia, tylko drżącymi wargami poprosi o powtórzenie pytania. Witryny spadają obrzucane kamieniami z gniewu niemego, z jego wszystkimi krzyczącymi hasłami. A kamienie mają oczy, mają gorące żyły otwarte. Części ciała nagie są wystawiane, spękane, plastikowe, uprzednio ukształtowane na podobiznę człowieka. I odziane, krzykliwe, nienagannie martwe, by pobudzały publiczny głód i jego podobiznę. Teraz w końcu żywe, w swym rozczłonkowaniu. Nic nie znaczą. Są. Nagie członki języka nieustalonego, który wyszydza, łamie, swoje interpretacje.
Potrzaskane lustro, które domaga się twojej rany, twojej krwi, by ci zwróciło jedno odbicie. Też w kawałkach. Witryny spadają, odrzucane kamieniami. 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 Podoba mi się pani kółko w nosie, ale czy czasem nie zaczepia pani nim o coś? W ubiegłych tygodniach chodziło na ogół już tylko o dokładne dostrojenie, ale wieczorem przeguby i tak sprawiały ból. Córki szamotały się ze sobą o minibiustonosz. Jeden z sąsiadów zrolował poobcinane kolczaste pnącza w ponad półmetrowej grubości walec, który później sfotografował obok płotu. Zbyt mała czapeczka na kanciastej głowie kierowcy koparki wyglądała z góry jak omlet. Na boisku nauczycielka WF-u energicznie dmuchnęła w gwizdek. Dziewczynki niechętnie skoczyły przez trawę. Po drugiej stronie jeziora szeleszczą w trzcinie skrzydła warzek.
kukułka naprawdę potrafi powiedzieć dwiema sylabami wszystko na tym świecie. Patrzysz w jezioro, a ono przygląda się tobie twoimi oczami. Milcząc, sylabizuje pismo pająków wodnych z Księgi Stawu. Cóż rozdzielałby wodę jeziora od wód strumieni? Pochylasz się i pijesz. Na morzu szaleje burza, przy morzu puste wybrzeże. Do ręki bierze krzemień pramatka, by ogień skrzesać. Grzmiące niebo rozbłysło, piorun huknął z łoskotem. Ktoś łzami pisze w kamieniu i słowa zamienia w runy. Tu ktoś budował ziemianki i mieszkał w nich w dawnych wiekach. Trudno je tylko wypatrzeć, gdy dzień się całkiem rozjaśni. Tu ktoś mogiłę wykopał, by pieśniarz w niej z kobzą spoczął. Tak widziadła i mary nocne zwodzą mnie co noc, nim się ocknę.
Czy ten konkurs można było wymyślić w jakimś innym mieście? Myślę, że prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, odpowie, że nie. Panie prezydencie, zapraszam na scenę. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, dostojni krytycy, czytelnicy poezji, dostojne jury, a nade wszystko poeci, europejscy poeci wolności i ich translatorzy, a więc ci, którzy są pomostem między poezją a nami, czytelnikami. Szanowni Państwo, Gdańsk, miasto, które w 1945 roku przestało istnieć i od marca 1945 roku pisze swoją tożsamość, poszukuje swojej tożsamości, wczytując się z jednej strony w piękno gotyckich, ceglanych kościołów głównego miasta, łacińskie, rzymskie sentencje, które zdobią bramy Starego Miasta, ale przede wszystkim poprzez mieszkańców, którzy tu przybyli z różnych stron Polski w granicach nowych i tych starych. Gdańsk, który w 1980 roku wzniósł wysoko sztandar wolności i to słowo było na ustach wielu, bardzo wielu, a poezja czytana przez aktorów, przez samych poetów dodawała z jednej strony otuchy, mobilizowała do zmagań o wolność, tuliła tych, którzy cierpieli, a później w trudnych innych kolejnych latach była inspiracją dla tych, którzy jeszcze tę wolność chcieli szukać, o nią walczyć. Poezja ulotna stała się wtedy podstawowym komunikatem, tak jak dzisiaj SMS czy Twitter. Fragmenty poezji były zawsze mottem ulotnych pisemek podziemnych, wielu manifestów politycznych, ideowych. Poezja stała się i była łącznikiem między pragnącymi wolności, tymi, którzy o nią chcieli walczyć. To była walka oczywiście o wolność od tyranii, o wolność od cenzury, o wolność od zakłamania. Dzisiaj współczesne pokolenia XXI wieku też stawiają sobie i będą stawiać pytanie o wolność od, a może raczej zadadzą pytanie wolność do czego. Jesteśmy przekonani, my w Gdańsku, ale myślę, że nie tylko, że poezja jest tym językiem ze sztuk, który najbardziej subtelnie, najbardziej wymownie potrafi na te pytania odpowiadać, bo nie zawsze dosłowność jest najlepszą odpowiedzią. I dlatego niech poeci wolności, europejscy poeci wolności, mają głos. Nie tylko na czas gali europejskiego poety wolności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poznamy za chwilę laureatów nagrody już trzeciej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Zanim jednak poznamy laureatów, bo to będzie oczywiście poeta i tłumacz, przypomnijmy, że są wśród nas ci, którzy wzięli na swoje barki podjęcie takiej decyzji. W jury nagrody Krzysztof Czyżewski. Pan Andrzej Jagodziński. Który też podjął się trudnej roli bycia sekretarzem jury, profesor Zbigniew Mikołajko. Witamy, panie profesorze. Stanisław Rosiek. Dzień dobry. W kapitule nagrody są także nieobecni dziś Agnieszka Holland, Anda Rotenberg i Paweł Chile. A przewodniczącym jury jest profesor Krzysztof Pomian, którego teraz zapraszam na scenę. Panie profesorze.
Przeczytam Państwu uzasadnienie werdyktu jury Nagrody Europejski Poeta Wolności z dnia 21 marca 2014 roku. Mogę dodać, że ostateczną decyzję podjęliśmy o godzinie 14. Po przedyskutowaniu 7 tomów wyróżnionych w tegorocznej edycji Nagrody Europejskiego Poety Wolności, jury zatrzymało się na tomach Pandylisa Bukalasa, Doroty Jagić i Guy Goffeta. Wysoko oceniając nowatorskie uwspółcześnienie wątków antycznych przez Pandylisa Bukalasa i stylistyczne mistrzostwo Guy Goffeta, jury uznało jednak poezję Doroty Jagić za najpełniej odpowiadającą szczególnym wymaganiom Nagrody Europejskiego Poety Wolności. Wiersze Doroty Jagić są afirmacją wolności kobiety, jej niepoddawania się naciskom cielesności i uczuć, determinacji społecznych i historycznych. Łączą konkretne doświadczenia egzystencjalne z przesłaniem o uniwersalnym zasięgu. Jury wyraża również swe uznanie dla pracy tłumaczy, pani Małgorzaty Wierzbickiej, która spolszczyła poezję Doroty Jagić, pana Michała Bzinkowskiego, który przełożył poezję Pandylisa Bukalasa, oraz pani Anny Wasilewskiej, która znakomicie odnalazła polską formę dla poezji Guy Goffeta. Dziękuję Państwu. Podpisy. Zapraszamy oczywiście laureatki na scenę. Dorota Jagić i Małgorzata Wierzbicka. To był taki piękny moment, kiedy tłumaczenie do pani Dorty doszło całkowicie i miała dowód, że została laureatką. Ja se ispričavam, ja sam zaista izuzetno dirnuta, zapravo dio mene nije očekivao ovoliku divnu, veliku čast. Ja bardzo przepraszam, naprawdę jestem bardzo wzruszona. Część mnie doprawdy nie oczekiwała takiego zakończenia tego wieczoru. Ale prawa jest sloboda sada zaista używać ją veličanstvenom i neponovljivom trenutku mojego života. Ale właśnie to jest wolność móc uczestniczyć w takiej chwili jak ta. Želim zahvaliti žiriju za odluku, što su baš mene izabrali slobodu, o kojoj ja govorim u svojoj poeziji. Chciałabym podziękować jury, że właśnie mnie wybrało i moją wolność, że wypowiadam się w swojej poezji. I naravno želim zahvaliti svojoj prekrasnoj prevoditeljici. No i chciałabym również podziękować za przekład. Pięknie. To ovom divnom. Kiedy poproszono mnie o wskazanie któregoś z poetów, poetek chorwackich, wówczas jakby byłam w zupełnie innej bajce i po prostu zaczęłam czytać. Przeczytałam bardzo wiele tomów w poczuciu, że mam ogromne zaległości. Ale muszę powiedzieć, że właściwie od pierwszego momentu, kiedy trafiłam na wiersze Doroty Jagić, mimo że inni też piszą ciekawe wiersze, proszę mi wierzyć, że w Chorwacji jest bardzo dużo wspaniałych poetów, właściwie ciągle do niej wracałam, aż w końcu powiedziałam sobie dosyć, dobrze, Dorota. Czy tłumaczy się łatwo, czy trudno? No, to zależy. Ona pisze językiem współczesności, więc jest bliska, myślę, każdemu, kto czyta te wiersze, ale no, są w tych wierszach różne pułapki wymagające no, pewnej wiedzy, ponieważ Dorota dość mocno śledzi chorwacką tradycję. Ja tutaj już raz przy okazji spotkań przypominałam Adama Mickiewicza, który w swoich wykładach w Collège France na temat literatur słowiańskich charakteryzował języki słowiańskie, mówiąc, do czego są najbardziej przydatne.
i mówił tak, że język rosyjski jest językiem prawodawstwa i rozkazów. Język to odbieram jako uznanie dla wielkiego poety naszego. Natomiast język czeski jest językiem nauki. Język polski jest językiem rozmowy i literatury. Natomiast języki słowiańskie określał tak, mówił, to są te języki ilirskie, czarnogórskie i bośniackie, tak to sobie wymyślił. I to są języki pierwotne, języki poezji. I ja myślę, że chociaż to taka jest poetycka opowieść o językach, coś w tym jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękna poezja. Przepraszam, bo ja za dużo zwykle mówię. Małgorzata Wierzbicka, gratulujemy. Te kamienie nie pojawiły się tutaj przypadkiem. Nawiązujemy do tego, że w demokracji ateńskiej takie naprawdę ważne sprawy rozwiązywano właśnie głosując za pomocą kamieni. My nie będziemy głosować, ale będziemy losować. Wylosujemy, a właściwie pan prezydent wylosuje... Czyli to też jest wybór. To też jest wybór, zwłaszcza w jednym przypadku, który jest przed nami. Wylosujemy 7 państw i z tych państw do końca tego roku poznamy nominowanych do 4. edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. No, ale najpierw musimy wybrać te kraje. Ja mam tutaj 5 zalakowanych kopert. Europa została podzielona geograficznie. Europa Zachodnia i Południowa to jest nasz pierwszy wybór i tutaj proszę o wybranie 2 kamieni. Może taki duży kamień? No to już pana decyzja, nie wnikam. 5. Dobrze, poproszę o 2 numer. 5 i 7. Biorę państwa na świadków. Europa Zachodnia i Południowa. 5. Portugalia. Siedem. Włochy i San Marino. Na Portugalię ktoś z tamtej części sali tak zareagował. O, czy żeby to był jakiś tłumacz? To się okaże. Dobrze. Przed nami Skandynawia i Republiki Bałtyckie. Tutaj... jedno państwo wybieram. Jeden. Ależ. Nawet nie zdążyłam się do tej koperty zbliżyć, a pan prezydent tak szybko. Pod numerem 1 ukrywa się Dania. Od razu ujawniają się państwa preferencje. Nie wiem, czy to dotyczy literatury, czy też po prostu podróży, które macie państwo za sobą, ale dużo osób reaguje spontanicznie. Tu mamy... sytuację. Prosto. Nie można się pomylić, ale pod warunkiem, że ktoś doskonale pamięta, kto z Europy Środkowej już w naszym konkursie brał udział. No, zróbmy to. Jeden. Jeden? Dobrze, wyjmijmy kartkę i sprawdzimy, kto ukrywa się pod numerem 1. Są to Węgry. Przed nami teraz Bałkany. 4. Dobrze, 4 i poprosimy o wybranie jeszcze jednego państwa. 6. 4 i 6. 4 i 6. Macedonia, Rumunia. A teraz Europa Wschodnia i Zakaukazie. Wybieramy jeden kamień, a właściwie pan prezydent wybiera, a ja otwieram kopertę. 4. Pan prezydent ma skłonność do 4, jeżeli mogłabym tak zaryzykować taki żart, chociaż przypadek. Nie wiem, czy to... Rosja! Wycofuję ten żart! To jest znak. Proszę wymazać mój żart z tych taśm wszystkich. I to jest właśnie ten moment, w którym zakończyliśmy losowanie. Bardzo dziękuję. 7 państw, 7 krajów, które wezmą udział w konkursie Europejski Poeta Wolności w roku 2016. Panie i panowie, zapraszamy za 2 lata. Do zobaczenia w marcu 2016 roku. To się nazywa mieć plany dotyczące kultury. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
przed nami, nie możemy oczywiście nie przeżyć tego raz jeszcze, przed nami ponownie chór, a jesteście, Opery Bałtyckiej pod dyrekcją niezastąpionej Anny Michalak, Magdalena Cielecka i wiersz laureatki konkursu Europejski Poeta Wolności, Dorty Jagić. W odróżnieniu od rybaka Piotra, kasjer Judasz marudził od samego rana. Bo taki jest. Ma brudne nogi, uśmiecha się. A kiedy zabrzęczą w nim monety strachu, raczej wszystko kupuje i sprzedaje. Nie jest czysty i poważny. Kiedy zjadł ostatni kawałek chleba, wetknął sakiewkę za pas i raz jeszcze poszedł na jałowe zakupy. Uczeń pierwszego nauczyciela zdrady i winy, z woreczkiem drobnych, biegnąc w kierunku świątyni, po drodze łyka wyrzucone opakowania wszystkich tanich rzeczy tego świata. Każde kill. Verkaufen. War. Reklamówki. Reklamówki, reklamówki. Miny. Obozy. Obozy. Partie. Oprocentowania. Supermarkety. Wracając, potyka się o zakrwawionego przechodnia, niosącego ciężki kawał drewna na plecach. Gdy wstał z kurzu, kupił mocny sznur i drewno po dogodnej cenie. A z sakiewki rozsypały się po całym świecie nasze drachmy, kuny, euro i szekle służące do kupowania miłości. Zapraszamy do nas.